widzisz, moja droga, wiadomość została już wysłana. Choć obawiam się, że nie była taka, jakiej byś oczekiwała. Lorenz dobrze mnie traktował. Że aż głupio było uciekać, wiesz? Ale umiejscowienie obozu Lorenza zapamiętałem. A to oznacza, że pociąg to się zna. Dwa razy wysłaliście fałszywe wiadomości. Ale ja jedno z rozkazem do ataku. Bestia podjęła trop, moja droga. I zmiecie z powierzchni ziemi ciebie i tę bandę rebeliantów. Najpierw ognisty deszcz z ciężkich dział. Później oddziały piechoty wyrżną wszystkich niedobitków. Legenda o Lorenzie z Arabii umrze dziś w nocy. Zdążyliśmy się wymknąć. Po ucieczce Tilkiciego nie mogliśmy tam zostać. Kanawar nie przestanie na nas polować. Nie, nie przestanie. Niech pomyślę. Pociąg przyjeżdża z daleka. Zatrzyma się, by nabrać wody. Właśnie wtedy uderzymy. Zgoda. W takim razie zajmę się wartownikami i podłożę ładunki pod tory. A ja zbiorę bojowników. Kiedy wysadzę tory, pociąg będzie w pułapce. Musicie wtedy uderzyć wszystkimi siłami, jakimi możecie. Dobry plan. Tyle, że ludzie mogą się nie zjawić. Odpalisz ładunki i może się okazać, że jesteś zupełnie sama. Możliwe, ale przekonam się, jak już to zrobię. Jasno! Mówi się, że gdy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Okazało się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga. Aby móc podłożyć ładunki, musieliśmy ich najpierw zneutralizować. Thank you.
Az önünde!
Gdy Zara oczyściła osadę, mogliśmy zastawić pułapkę na nadjeżdżający pociąg. Zara oczyściła osadę, mogliśmy zastawić pułapkę na nadjeżdżający pociąg.
Zemsta może być słodka lub gorzka. Jak smakuje twoja, Zaro? I masz rację, trzeba działać na większą skalę. Dwa słowa, kanał Suezki. Powiedz, znasz się na okrętach? Pewnego dnia to wszystko się zakończy. Ktoś zwycięży w wojnie, która zakończy wszystkie inne wojny. Broń zardzewieje, trawa odrośnie i nic po tym wszystkim się nie ostanie. Ziemia uleczy wszystkie rany, tak jak to robiła zawsze. Nas wtedy dawno nie będzie, lecz może nie zapomnę o nas. Jeśli historia zapamięta choć jednego z tysiąca, to pamięć o nas nigdy nie pogrąży się w mrokach zapomnienia. O naszych ideałach, zmaganiach i śmierci. Gdy wreszcie ktoś już wygra tę wojnę, nie zapomną o nas. Ale zanim ten czas nadejdzie, nie poddamy się. Spoglądając śmierci w oczy, będziemy wciąż walczyć.